Siemaneczko, jestem Pepytem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Zajmuję się orką pod rzepak. Na nowym polu ten kupywany. Ale fajny, bardzo fajny przyjechałem sobie nadganie, już wiecie. Mieli trochę lepiej to ogarnąć. Dzisiaj sobie tym zajmiemy. Ale widzicie, na koniec 60 tysięcy. Skąd pieniądze, proszę państwa? No już biegnę z odpowiedzią. Sprzedałem zestaw ciągnik z prasą, czyli 60 i prasa SIPMA poszła do sprzedania. Tak szybko poszło to nagle, gwałtownie, ale no, fajnym zyskiem 39 tysięcy, 1000 gościowi jeszcze upuściłem. Na tym mam na mnie 60 tysięcy, co już daje mi możliwość fajnego rozwoju. Po prostu sprzedałem już, bo po prostu pasowałem dzisiaj. Pasowałem już sumę. I raczej teraz będę szukał gdzieś w granicach. Teraz właśnie końcówki sierpnia, początku września będę szukał pasy. Nawet fajna pasa będzie mi się taki, bo ja to mam, tak powiem, zaznaczony na eliksie. Jaka to pasa, będę wam później tłumaczył. Tak pasa, no. Patrzę, szczerze mówiąc, patrzę na walcówki, tylko szczerze, na walcówki do słomy trochę tak średnie, co nie? No ale walcówkę, klasa, a może szukam coś w podobie takiej właśnie pasy. Szukałem także pasy Case'a, tylko z tymi pasami to jest tak, że mogłoby mi jeszcze zabraknąć pieniędzy, więc no nie wiem, zobaczymy. Na razie pośpiechu zbytnio nie mam, bo pasowałem, jak wspomniałem, wszystkie, całą słomę. Wszystko muszę pozwozić, poustawiać sobie w stogu i będzie elegancko. No to tylko tyle można powiedzieć z ogłoszeń prawialnych. Więc no, pozbyliśmy się, można powiedzieć, w cudzysłowie, ikony, tak? Ogólnego gospodarstwa rolnego, czyli 60, no 30 jeszcze się trzyma jako taką u mnie na gospodarstwie. Powiem szczerze, no pasa poszła dość szybko, tak? Bo kupiliśmy ją w poprzednim sezonie. Ja już ją nagle sprzedałem, no ale powiedziałem, ja nie jestem osobą, która będzie trzymała sprzęt wedle tego, że kupiła momentalnie i będę to trzymał. Jeśli okazała się kwestia, że praktycznie na tych samych pieniądze mogę ją sprzedać, to nie będę po prostu jej trzymał. Ja sobie z ściągnikiem na 6 tysięcy z całości, no 69, bo poszło mi tam 1000 na paliwo właśnie do Grace'a, tam wiecie, jakoś tam trzeba sobie radzić. No i mówię, 6 tysięcy zostało, czy też 60 tysięcy na koncie jest, więc powiem szczerze, no jestem w sumie zadowolony z tego wszystkiego, jak to się potoczyło. No gościu był zadowolony, pojechał, wczoraj pasa była sprzedawana. On już zadowolony, wie, że mój pasuje elegancko, pasa praktycznie mówi, nie wiem, jest jakaś tam zbytnio, może inaczej, no, czy ona materiałowo na pewno będzie, bo mnie też nie mało tych belek zrobiło, 380, 70 całe zrobiło belek, wiadomo, bo mnie to praktycznie można powiedzieć tak, no pasa teraz będzie musiała być troszeczkę bardziej wydajniejsza, jeśli chodzi o pasę, bo będę się pewnie iść typowo się na kieszonkę też w baloty teraz, tak? Więc musi być, ale też nie mogę przesadzać, no bo jednak nie mam konia pociągowego. No, zastanawiam się teraz nad tym, czy by iść, można powiedzieć, większy ciągnik 100 plus, powiedzieć mocowo, czy jednak jeszcze sobie zostawić taką tą granicę między 30, a tymi case'ami jakiś ciągnik pośredni jeszcze wstawić. To by było fajne. Zobaczymy, no plany są, pieniądze jak widzicie te są, więc zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Ja jestem dobrej myśli pod tym względem, no aby tylko było lepiej, było dobrze i to będzie wszystko. No wiecie, no szukam teraz, będę szukać ciągnika, bo mimo że mam 3 ciągniki, to w zasadzie 30 już nic nie robi, tak? 30 stoi tym małym paszowozem. I tylko tyle, bo ona już, można powiedzieć, już nic nie będzie takich ciężkich robót robiła. Ewentualnie może beczkę nie ma teraz jeszcze, bo wiadomo, bo sprzedaży
60, no ta beczka bardziej będzie pasowała do 30 niż do właśnie tych moich tak zwanych byczków, które no może bardziej kucyków można powiedzieć. Tak, będzie do moich kucyków. Więc tyle to po 30 nie mogę targnąć. Nie mam być tutaj tak, miałem ambitny plan pojechać na dzierżawę po właśnie po Wsienicy i tam zrobić obornik i zorać, ale z braku czasu i z tego wszystkiego, tego natłoku prac, no nie udało się tego zrobić. Na razie tylko robię tutaj wszystko z pracy, ile mogę, bo mam jeszcze wyjazd właśnie odnośnie tej pracy, będę miał, czy tam nawet ciągnika, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to być może. Nie daję 100% pewności, ale mam nadzieję, że raczej w 80% te pieniądze, które teraz posiadam, powinienem zakupić ciągnik raz z prasą. No więc powiedzmy tak, prasa z ciągnikiem poszła, no i prasa z ciągnikiem prawdopodobnie przyjdzie. Problem ten ciągnik, to myślę, staje bynajmniej, no w moim uczuciu, że raczej dłużej zostanie niż 60, bo 60 to jest była dwa sezony chyba, coś w tym stylu. Więc mam nadzieję, że szybko się pozbyłem, no ale wiecie, no ja taki, chcę mieć taki tutaj przemiał maszyn. Nie chcę iść zbytnio w te pola, bo jeśli pójdziemy w takim zapłacie, jak mieliśmy teraz mleka, no to też za szybko się rozwiniemy, tak? Te maszyny, które teraz posiadam, no nie będę miał już w późniejszym czasie polotu, no bo trzeba nie kupować większe maszyny, no to wiecie, ciągniki, maszyny itp. itd. A nie wiem, jaką nas tabu pało się jednego teraz zmieniał. Jeśli kupiłem go dopiero teraz na tą wiosnę, tak? Bo wydaje, że nas tak na sobie kupowałem. Bez sensu by była moja decyzja kupować ten ciągnik, mieć jakiś zestaw. No a ja planuję kupić tak ciągnik między 60 a 70 koni. No może to jest taka zła decyzja, a czy wiecie, no przede wszystkim potrzebny mi jest taki mniejszy ciągnik tak, do opysków, bo opyski będzie nowy. Czy nowy, nowy bądź używany, ale większy niż ten co posiadam. Siewka jest wymieniona, wymieniona. Siewka jest wymieniona. No tego, planuję wymienić beczkę. Bo już część działa wszystko. Chyba. Na tym podam, ale mało ważne. No i chciałbym mieć jeszcze tego rzutnika, który posiadam ten rzutnik, więc tutaj chcę mieć takie pole manewru pod tym względem. No bo rzutnika też liczę wymienić, ale ten rzutnik, który bym chciałem kupić, no to 36 tysięcy na dzień dzisiejszy. Rzutnik. Więc nie wiem, albo pójdziemy właśnie w tym typie, że albo zamiast ciągnika kupimy sobie teraz rzutnik i to już pewnie rzutnik będzie na dłuższy czas, na pewno. Na pewno będzie chciało mi się więcej, częściej ten obornik robić, bo no, to już będzie większa maszyna, niestety tylko będzie mógł to oczywiście pociągnąć, będzie mógł tylko pociągnąć usus. To też nie wiem, czy będzie tak pewnie w mocy. Chociaż już mi to pociągnął, no to myślę, że i ten rzutnik, który bym chciał, też prawdopodobnie pociągnął. No ale wiadomo, to się będzie wiązało z tym, że ciągnika nie kupię, no to do pasy będę się jakiś inny ciągnik sobie wziąć. No ale wiadomo, teraz pieniążki, które posiadamy, plus prawdopodobnie pieniążki, które będą w późniejszym czasie zarobionym we wrześniu za mleko, mam nadzieję, taki bufor będzie dobry i będzie można na te pieniądze z mleka ewentualne wziąć i kupić ten ciągnik, bo na pewno wiemy, że 36 tysięcy to mam teraz też ciągnik, nie ciągnik, przepraszam, rzutnik upatrzony. No i mi chodzi, no jest dość, będzie dużo większa przepaść na pewno niż ten, który posiadam. No bo dwukrotność tego rzutnika, więc jeśli mam piątkę, no to gdzieś w granicach chyba 8 ton, gdzieś się nie wiem, 8-9 ton ten rzutnik będzie miał. 8,5-9 dokładnie. I też się staram właśnie. I być może właśnie teraz jak zabierze sobie, zrobię to wszystko poza odcinkiem, po komentarzu, po inaczej. Rozmyślę sobie, czy mam właśnie zakupić teraz ciągnik i prasę, czy mam zakupić sobie prasę i mam zakupić sobie właśnie wspomniany rozrzutnik. Albo ewentualnie teraz kupić jeszcze rozrzutnik. No zobaczymy, plany są, możliwości są, pieniądze są. Bo naprawdę, jeszcze do tego doliczmy to, że spłaciliśmy bodajże 40, tak 6 tysięcy, no to byśmy mieli 100 tysięcy z samych, jeśli byśmy mieli 100 tysięcy
żywej gotówki tak zwanej na koncie i byśmy już mogli bardziej poszaleć. No teraz no nie poszalejemy, bo na mnie to sobie chce kupić. Ale jestem dobry myśli. Zapasek, to będę miał, tu wiadomo, 63 koni, 50 koni będzie latało, no to i za to będzie mógł sobie chodzić, przepraszam, za to kurs będzie mógł sobie chodzić w tej pasie ewentualnie. No i wtedy będę się później po prostu o tym myślał, jak to mam elegancko rozgminić to wszystko. Plany są, no szczerze. Teraz też myślę nad już rezygnacją z pracy właśnie gospodarza, którego pracowałem. Pasuje, bo też już mam za duży natłok u siebie, żeby jeszcze pracować. Na szczęście to już wszystko się ładnie tutaj bierze i utrzymuje, tak? Już jednak te dochody są dużo lepsze niż w samym początku, tak? Więc tutaj trzeba trochę pokombinować. I szczerze, cieszę się z tego powodu, że jednak to jest prawie 100 odcinków, nie wiem dokładnie, 90. czwarty, piąty, nie wiem już dokładnie, który to jest odcinek, ale blisko 100. Idziemy jeszcze z tą serią codziennie, z tymi nagrywkami, można powiedzieć. Wiecie, to trzeba tak zwany ten setny odcinek, coś trzeba będzie raczej przeznaczyć na to. Dobra, lecimy. Tutaj. Bo sobie jakoś tam przejdziemy na raz, bo tu raczej tak głęboko nie było robione. No sam, precyzyjnie tego nie będę robił. Tak, różnicy nie ma. Te pole fajne, szczerze, te pole mnie kociło. Znaczy kociło, no koci mnie, ale tu pole też kosztuje, chyba nie mamy majątek. Szczerze mówiąc, bo już wam pokazuję. Fajnie, miałby jednolitą granicę, można powiedzieć, te pole. Ale. One kosztuje, no 47 tysięcy. No i już było fajne. Poletko. Ale właśnie, poletka. Bo tak mówię. To wszystko. Po pierwsze, wszędzie w tym roku wychodzą na moich ziemiach, w tym gospodarstwie, wapno. Wapno i wapno. Trochę to jest lipa, no ale co zrobić. Trzeba to będzie zmienić. Ale patrzcie, tutaj właśnie jest wspomniana działka, która właśnie koliduje z moimi, znaczy nie koliduje, tylko sąsiaduje z moimi polami. Więc, jeśli dobrze pamiętam, one nie kosztuje dużo. Tak się właśnie wygadaliśmy. To jest zatem 19 aur. No koszt też, patrząc to jest cholernie długo, ale koszt 11 tysięcy złotych. I zakupujemy tą ziemię. No zostają 60 tysięcy. Na pewno jeszcze wystarczy mi na tą maszynę, na te maszyny, które chcę. To teraz właśnie kolejność, czy prasę, czy właśnie wspomniany rozrzutnik. No pewnie będę preferował rozrzutnik. No to na szczęście te ciałki, które tutaj są do wapnowania, to będzie na okres późniejszy, czyli na wiosnę, to będą oganiane, to tak wapno pójdzie, sztależuje się, obornik się później da na wiosnę i będzie elegancko. No jeśli będzie duży rozrzutnik, a mam nadzieję, że tak to właśnie się już powoli stanie z tym, że jednak to już będzie można, będzie rozkminać, tak? Trzeba powoli się rozbijać, tak? No wodnika najwięcej, więc no muszę coś kombinować pod tym względem, żeby po prostu tego wodnika się pozbywać, bo mam 200 tysięcy, nie może 200 tysięcy to nie, ale ze 140 ton, tam tysięcy litrów obornika, no to mam sporo, to nie? Tego obornika, no, no wiadomo, tych buków bydła jest dużo, więc tu się nie ma w sumie co dziwić, czemu tak jest. A tego obornika nie chcę sprzedawać, o Jezu. Zapomniałem, czemu ja case'y nie walałem zawsze. Znaczy, nie walałem, walałem początkowo, a tak a później ususem. Bo nie mam tego tłumika w środku, na środku im się lepiej walało właśnie. Na zewnątrz tutaj case'em, a zamówiam sobie na granicę po środku ganiać, tak? A dobra, nie będziemy tutaj kombinować, nie będziemy tym zadawać. Jeszcze chwilę i będziemy tak pewnie kończyć, bo tam 20 minuta. Ja chciałbym się to kończyć, to polne, no bo chciałbym wpaść tutaj już powoli sobie przygotowywać, znaczy przygotowywać, no to już nie muszę przygotowywać, tak, bo wpaduję bronią aktywną z siewnikiem, się jej do widzenia, cześć, jak to się mówi, Bailando, więc tu się nie muszę śpieszyć. Znaczy martwić o uprawę,
No, rzepak będę dopiero siał gdzieś za półtora tygodnia do dwóch tygodni, no bo to jest połowa sierpnia, powiedzmy tak, no bo ciężko tak powiedzieć dokładnie. Połowa sierpnia, więc tutaj gdzieś na tydzień, półtora tygodnia będzie maksymalnie, no, dwa tygodnie to już może za późno być. Więc mówię, mam półtora tygodnia na ogarnięcie tego wszystkiego. I później będę się martwił, jak to tam porobić mam. Z tym wszystkim. Ogólnie też dowiadywałem się odnośnie dofinansowań wszelkiej maści, czyli na jakiś program modernizacja małych gospodarstw, ponieważ to już moje gospodarstwo to nie jest małe, to się małe może powiedzieć, ale ogólnie na dofinansowanie. No i szczerze złożyłem na ładowarkę. No ambitnie poszłem, tylko teraz kolejnie nie wiem, czy nie za małą ładowarkę się wziąłem. Wziąłem taką mniej oborową ładowarkę niż polową, można powiedzieć. Nie wziąłem żadnej teleskopówki, tylko wziąłem sobie, włożyłem wniosek na ładowarkę malutką. Na zalążek maszyny, która też będę chciał ją tutaj kupić. Macie ciągnik, więc możecie sobie już tam gdybać, który, jaką ładowarkę, mini ładowarkę mi chodzi. Ale powiem szczerze, no chciałbym tą mini ładowarkę, znaczy mini ładowarkę, no chyba tak się dokładnie. No tak samo w rzeczywistości chciałbym mini ładowarkę, no ale to jest koszt 100 zwiększa, tutaj to mi się raczej nie kali tak inwestować. 100 tysięcy teraz ładowarkę. Za małe przychody, za duże rozchody. Za duże inwestycja pod lutego. Właśnie mówię, że nie kupię, dopóki ciągnika nie spłacę, to też mogę powiedzieć, że nie kupię, bo spłacę ciągnika, to będę dopiero później myślał o tym. Ciągnik. Mówię. Więc tak, złożyłem sobie na ten program, złożyłem na ładowarkę. Co ja mogę wam pokazać? To wszystko, na jaką ładowarkę mi chodzi. To jest ładowarka czołowa, no i chodziło mi właśnie o kuboty, tak? Tutaj nie patrz mi się na cenę, jaka tu będzie, bo tu będzie troszeczkę inna cena, tak? Będę praktycznie liczył razy 4, jak w życiu realnym. No praw ogólnie wychodzi 60%, więc chcę tą ładowarkę z tego względu, że chcę do paszą rozumieć. No ogólnie taką uborową, tak? Do wypachania obornika od byku, żeby już tym ciągnikiem nie jeździć. Nie mieć tego, która też... To jest sprzęgło, to już w tym case siedzi. A wiecie, chcesz jakoś alternatywę mieć, bo jak mi siądzie, nie na czym nawet tak, paszowozu mieszać, nie na czym się pościelić. Raczej inaczej, nie na czym kulek zawieść i tak dalej. Na kogo alternatywę mogę zabić, muszę zabić, więc ta ładowarka jak najbardziej przybudynkowa, można powiedzieć, no przydała mi się. No i też co złożyłem? Złożyłem na zgrabiarkę. Złożyłem na zgrabiarkę większą. Akurat pod tym względem nie wiem, czy dostanę, no ale słuchajcie, no czy dostanę, czy nie dostanę, no to już jest inna para koloszy. Po prostu chcę trochę to zmodernizować. No wiadomo, tutaj mógłbym teoretycznie już powoli myśleć o swoich... mógłbym sobie myślę za swoje pieniądze, ale to jeszcze nie są te pieniądze, które ja bym chciał naprawdę wkładać. Bo wiadomo, już pierwsza rzecz mówię, że jeszcze jestem pożyczony, jestem zapożyczony test i tego nie chcę na razie kombinować. A po drugie, jeśli są programy, to czemu z tego mam też nie skorzystać? Trochę widzę, że mi się nie zapopienniczyła, no dobra, trochę te pole mi się poknuciło, no dobra, już tam tyle, to nie ma co się tam męcić, płakać. Oka jakoś tak ciulowo mi wychodzi, była bardziej ładniejsza była, teraz jakoś taka brzydka wychodzi. A dobra, to jest pierwszy rok, jak tam będę robił to robię to może też w mniejszym czasie. No to tylko na tym maszynie złożyłem. Mogłem złożyć na prasę, no... A nie liczyłem wtedy, bo powiem szczerze, no złożyłem na program w marcu, no jest sierpień, tak? Czekam na decyzję. Decyzja do końca roku, być może będzie prędzej, no tutaj zobaczymy jak tam będzie z tym wszystkim, ale chcę to właśnie zrobić i korzystać. Jeszcze ten program unijny jest tutaj pod tym względem, żebym po prostu mógł coś z tego też fajnego, po prostu coś fajnego skorzystać, tak? Bo po co mam cały czas wykorzystywać swoje pieniądze, albo się zadłużać cały czas, żeby po prostu wziąć, no na
podejrzewam, nie będę mógł wziąć nawet teraz kredytu. Prawdę pewnie mówiąc, tak? No. 0 złotych max. Widzicie? Na ten 20 lat. Na 20 miesięcy jest. Nic nie mogę wziąć. Ani taka kredytu. Nie wiem, czy coś się zbugowało, czy to naprawdę jest taki mały przynajmniej o pieniędzy już pod tym względem, że nie mogę wziąć kredytu. Ale na razie praktycznie się mówi, nie muszę brać, bo mam pieniądze na koncie. Więc tu się nie będę musiał po prostu o to martwić. Więc mówię, no teraz tylko jedynie co. Wiadomo, ładowarka kupiona tylko przybudynkowa będzie. Nie będzie to polowa ładowarka. To wszystko, co w polach będzie związane, to będzie wszystko robił case z turem. W późniejszym czasie będzie można zrobić modernizację na jakieś inne maszyny, jeśli będziemy już mieli, wiecie, jakieś fajne, rozwinięte gospodarstwo, które będziemy kupować może za swoje. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy na, jak będę na VAT, czy też nie będę miał na sobie kupować jakichś tam maszyn teraz, czy czegokolwiek, no bo też wiecie, że VAT to też swoje ściąga, tak? Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Dobra, nie będę się dłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się z innego odcinka. Na razie. Cześć.